i ten odgłos w dafie brakującego powietrza. Bezcenny. Powiem wam, jak na starego dafa, to kurczę, powiem wam, jestem naprawdę miło zaskoczony, że on tak sobie fajnie biega. Może tą czerwoną mi wziął na czepę. Czy to mogę ją brać? Nie wiem, czy to jest w ogóle ich naczepa, czy to można brać takie naczepy. JMS. Stoi. To wezmę. Biorę to. Wygląda przyzwoicie. Stoi na ich jardzie. Dlaczego nie mam sobie jej wziąć? O kurde, myjka działa. To ja też sobie umyję. Zobaczcie, co gościu robi. W środku myje. Patrzcie, co on tam robi. Jaki dzikun. Psikał do środka ten. Ja sobie też umyję w takim razie. Ale nie działała, ale to może z jakichś względów, że mrozy były czy coś. Się. Właśnie się dowiedziałem, dlaczego ten trak taki czysty jest, bo ten pan, który tutaj obok właśnie mył tą ciężarówkę. No teraz sobie wycofa, ja też wycofam zaraz. Wczoraj siedział i się nudził i on całą wyczyścił. Tutaj w środku, nie? Także akurat powiem wam, trafiło mi się, no bo jakby trafiło dzisiaj to na mnie ten brudas tu. To bym się wkurzył. Przyjechałem, proszę państwa, na co przyjechałem? Po akumulatory, jestem u producenta akumulatorów, proszę państwa, i się okazuje, że akumulatorów nie ma. Muszę zobaczyć, czy to jest. Zapytali mnie, czy mam torbę ADR-owską. Powiedziałem, że mam. I się okazuje, że to chyba nie jest torba ADR-owska. A nie, to jest torba ADR-owska. Dobra. To jest torba ADR-owska. Jak ja tu teraz stąd wyjadę? O mój drogi panie, troszkę damy do przodu. Jeszcze jakbyś... Hamulec miał tu szczątki. Mamo widać w lustrach, mam ogrzewanie lustra włączone. W ogóle to działa. Coś tam widać, dobra, że się świeci. 5 paletek i tu takie, wiecie co, to można było busem po to przyjechać. Dobra. Chyba tam trzeba wycofać, nie?
bycie kierowcą to nie jest tylko jeżdżenie. Trzeba to jakoś sobie dobrze zaplanować, owszem. Mam nadzieję, że będę tu jechać, owszem. Trzeba też sobie zabezpieczyć towarek, nie? Ja bym wolał bok widzieć. Siemanko, włączymy sobie ogrzewanie, czy nie? Dzisiaj będzie taki chyba pierwszy dzień. Znaczy, żeby pierwszy. No, będę odmawiał niestety im wyjazd w miejsce, do którego mnie chcą wysłać. Między innymi chcą mnie wysłać do Doncaster, ok? Dobra, żeby nie było, powiedzmy, złudzeń czy coś, to zróbmy sobie tak. Połóżmy to na kierownicy. Włączmy sobie w ogóle stacyjkę, żeby mieć powera. O, jeszcze leci moja ulubiona piosenka, Rita Ora. Take me anyway. Anyway. Ale coś mu słabo pikilkuje to radio tutaj. No bo bas w ogóle na zero, na minus. Dobra. Dobra. Zobaczmy, bo wiecie co, zacząłem pracę o godzinie... Co to gada tu? A, kamera.
Zacząłem pracę o godzinie 6, dobra? Mamy tu kod pocztowy. Zacząłem pracę o godzinie 6, mój ładunek będzie gotowy za może 2 godziny. Dobra. DN 6 7 B A. Gdzie to jest? Dobra. Sprawdźmy to. No ja tu obstawiam, że tu będzie 4,40 w jedną stronę jazdy. 4,58. 4,58. W następną skręć w prawo. Załóżmy, że... dozwoloną prędkość. Załóżmy, że nasza nawigacja no troszeczkę naciąga ten czas, ok? No bo ona może tu trochę... Następną jak wyjadę stąd, niech mi nawet pół godziny odejmie, tak? Pół godziny. 344 km. Pół godziny. Tomasz! Wjedź na rondo, potem skręć w pierwszy zjazd. Tomasz, uspokój się na razie. Uspokój się. Coś mu słabo tu idzie, może. Tak, na razie masz tu. 344 km. Zobaczmy. Co pokazuje pan Google Map? Google Map. A nie to. Dobra. Powiedzmy, że Tomasz oszukuje i 4,58, no powiedzmy odejmujmy pół godziny, no, że o, tu mamy 4,5, jak ja już zrobiłem pół godziny. DN 6, 7, B, A. mil w jedną stronę. A tu się gdzieś to zmniejszało, nie? Tu chyba. Mocno nie ten. Powiedzmy, żebym teraz wyjechał i nie ma korków. 4 godziny. Jest lekko 4 godziny z dobrym hakiem ciężarówką. Teraz na razie nie pokazuję korków. No niestety. Trzeba będzie odmówić im ten ładuneczek. Bo jeszcze Google tutaj. No nie. Nie nada. Nie nada, panie Malczyk. A jeszcze z, jeszcze jazda, a jeszcze jakiś korek na powrocie i co? I nie wyrobię się w ogóle, żeby wrócić do domu na noc. Jak mi przykro. Niestety. Gdzie tu pokazujesz to, to twoje Jamie? A1M. Jest mi niezmiernie przykro, ale ja to odmówię, bo ja nie chcę tak jechać tyle godzin i nie wrócić do domu. To jest czyjaś ciężarówka, tu jest czyjaś kołdra, rzeczy. Nie. Bardzo mi przykro. Oczywiście odbiorę ten ładunek stąd, to nie ma problemu, ale jakbym dostał ten ładunek od razu, jak tu przyjechałem, to może tak, ale
ale nie. A jeszcze trzeba czekać, do, będzie do 10:00 i od 10:00 zostanie mi 10:00. Same jazdy jest 9 godzin, nie 12. Nie wyrobię, nawet w 15 nie wyrobię już teraz. Nawet nie chcę się przekonywać, nie będę ryzykował, także widzimy się później, cześć.